No dobra, 6:30 rano, czekamy na nasz transport i wyjeżdżamy z Kambodży. Jedziemy, zobaczymy, wrócimy i jakoś to będzie. Śmigamy, czeka nas 7-godzinna podróż do Wietnamu autobusem. Zobaczymy, jak to wygląda, czy będzie fajnie, czy nie fajnie. Historia jest taka, że kierowca gdzieś się pogubił, pojechał gdzieś, zostało nam jeszcze 5 minut do odjazdu autobusu i nagle się jarno, że jest w złym miejscu. Oh, nie chce mi się gadać, chłop kurwa prawie godzinę czasu tutaj jechał i jeszcze podjechał pod zły adres. Mam nadzieję, że zdążymy, bo już mi wpieniło to na maksa. No ale jest jak jest. No i chuj, się spóźniliśmy, kurwa, 4 minuty się spóźniliśmy i jak los chciał, to kurwa nagle oni punktualni są, w pizdu, odjeżdżają na czas. Jak tak, to kurwa zawsze jest w pizdu czekania, oni teraz punktualność kurwa sobie włączyli, do jebania. No chuj tam. Wściekły jestem, bo taksówkarz pojebał adresy, pojechał gdzieś w drugą stronę. W ogóle zajebał się w akcji, przez niego teraz mamy 2,5 godziny czekania na następny autobus i w ogóle następny autobus jest taki siedzeniowy, nieleżany i no i dupa, i będzie to trwało 7 godzin jazdy, 2,5 godziny czekania, 9,5, no zajebiście. No dobra, znaleźliśmy jakąś kawiarnię od razu tutaj za rogiem. No co mamy, 2,5 godziny teraz czekania, nigdzie tutaj za bardzo też nie pójdziemy, bo tu nic nie ma, chyba. No i zobaczcie, jaki tu jest klimat. 6:30, komary, kurwa, napierdol. 6:30 wyjechaliśmy, tak, 6:37 wyjechaliśmy z miejsca Bore i on nie dojechał na czas, godzinę czasu na przystanek autobusowy, jeszcze się zgubił po drodze, baran. No co, no i takie to właśnie dla mnie jest to miasto, kurwa, nie ma tu za bardzo dla mnie nic do zaoferowania. Już mnie po 3 tygodniach tak wpienia w ogóle tutaj wszystko, że masakra. Było na 6 something about situation? I didn't know that their Russian hour time is 6 o'clock. And also I didn't expect it takes so long time because in the marbles they say half an hour. It's not that really that far. Not often happened in my life, so I decided to enjoy this. What else I can say? Just I think so it's not the first time they see some late people. So that's why the director say, I was coming, bus to Saigon is gone. And they said, yeah, so I can change you the ticket immediately. we buy the ticket, the sleeping bus was $5 more expensive. And plus this service charge from this website. At the end, we going with the seat bus. So it's a little bad. So you like now Cambodia a bit more? I more start to think it's some kind of signal to avoiding this country. Everything work like this, no? I think so. Yeah. I think so, it's not even make people surprised. Maybe we have to start thinking more positive. Nah. Because also you see this taxi driver, he go wrong side. If he will be go right, we will be made it, but he go left. And then there was some older bus stop. Maybe we can cross because we late 3 minutes. Yeah.
No co, została nam godzina do odjazdu. Trzeba coś zjeść, zanim odjedziemy, żeby nie jechać głodnym. To wychodzimy tutaj obok, tu jest kawiarenka. Tu mają obok jakieś miejsce, o, zjemy jakieś burgera chociażby. Nie możemy daleko iść, a gdzieś iść blisko, żeby się nie spóźnić czy coś. A... No, but it was close. Ah, we just sit and talk and actually we figure out one thing. No? If you wanna save the money in Cambodia, you have to leave Cambodia. It's the best way to saving the money, no? Okay. Does every situation make you spend more money? More and more, yeah. And this all the service is much lower than what you pay. Yeah, we can get much higher things for this money. And because we order burger and coffee, it's already $17. Mm-hmm. For burger and coffee for two persons. And $70, it's a lot. It's, I don't mean to pay, but... No i dobra, zobaczmy teraz jakie burgery. Po 5,50 za burgera? Yeah, but they look like from the photo, no? Like precisely. Yes. I was keep looking upon the screen. Yeah. I was thinking, how come up here like this? Oh my god, they make good. They look exactly like from the photo. First time I was seeing, most of the time. You see how it looks. Photo and you see how it looks. Hmm? Mm-hmm. Mm, they make well also. They didn't expect it. I was thinking like McDonald's, smashing and testing. It's good. Muszę przyznać, że to był dobry burger. Dobry burger za $5, double burger. A za $7 można już sobie wziąć combo z frytkami i z napojem. How you like this burger? Surprisingly good. No, dobry burger jak na takie burgerownie sieciówkę. Naprawdę spoko. To już wiem dlaczego mniej więcej robi się bardzo popularna sieciówka z tego. Wypa. Dobra, po burgeru siedzę. Lucy poszła do toalety i tak sobie myślę o tej całej Kambodży, o tym wszystkim, jak to mniej więcej wygląda. I tak... To takie moje spostrzeżenia, żeby tego nie brał za bardzo nikt do siebie, że gadam bzdury czy coś, tylko jak ja to widzę. I tak cały czas każdy mówi, że tu jest taka wolność, tak fajnie i w ogóle. Ja tak w ogóle nie uważam. Uważam, że ta rzekoma wolność, jaka tutaj jest, to strasznie dużo kosztuje. To ja chyba wolę nie mieć tej wolności, żyć w tych kajdanach systemu, i mieć wszystko, mieć metro, mieć drogi, autobusy, pociągi, szpitale i to wszystko i taniej za to płacić, bo tutaj ta wolność niby jest, nikt się nie wtrąca, ale to wszystko kosztuje 2-3 razy więcej, więc ta wolność to tak naprawdę kosztuje, więc nie wiem, czy wolę mieć tą rzekomo żyć w tych szponach systemu i mieć wszystko taniej, sprawniej, ładniej, czy żyć w jakiejś kurwa dżungli i płacić jeszcze za to 2-3 razy więcej. Co kto lubi. To chyba nie jest, Kambodża chyba nie jest krajem dla mnie. Jest to kraj kurwa na pewno perspektyw, żeby zainwestować, ale trzeba mieć tu duże pieniądze i od razu trzeba inwestować w jakąś produkcję, produkować, bo nic tu praktycznie nie ma. Ale nie wiem, czy chce mi się tu w ogóle siedzieć i żyć i obcować z tymi ludźmi. Nie za bardzo chyba mi przypada ta mentalność taka, nie wiem jak to nazwać, ludzi mango. No to też wiecie, to też zależy, co dla kogo jest synonimem wolności. Ja tam wcale nie czuję się jakiś zakuty w kajdanach. Ja jestem bardziej za systemem kapitalistycznym i jak masz pieniądze i wystarczającą świadomość o istnieniu ludzi, to uważam, że jesteś po prostu wolnym człowiekiem. Możesz żyć wolnym człowiekiem w każdym innym kraju i wcale nie trzeba uciekać do jakichś dżungli i wmawiać sobie, że tu jest ta wolność, bo tutaj nikt nie wnika. No nikt nie wnika w to, co ty tu robisz, ale musisz pamiętać,
że za wszystko płacisz 2-3 razy więcej, tak? Produktów nie masz takiej jakości, no nic tu nie masz tak naprawdę w Kambodży. Nawet jakbyś chciał sobie gdzieś pojechać w tym kraju, gdzieś odpocząć, to nawet nie masz takiego miejsca. No bo tu nic nie ma. Nawet nam może pojechać czy coś, to wcale nie jest jakaś urokliwa plaża. Nie ma jakichś, kurwa, nie wiem, parków. I w ogóle, to chyba nie jest kraj. Nasze oczekiwania w ogóle zeszły tak w dół na maksa i... Nie wiem, czy to warto zostawać. Jeszcze tu wrócimy, ale... Dobra. Dobra, lecimy na autobus, żeby tym razem się nie spóźnić.